Chcielibyśmy formalnie otworzyć dzisiejszy wernisaż. To już ostatni wernisaż tego roku. Jak bywalce naszej galerii się orientują, w tej ostatniej odsłonie prezentujemy dorobek konserwatorów, którzy są członkami naszego związku. Te wystawy w związku z tym, że zwykle dotyczą różnej gatunkowo aktywności. Konserwatorem można być malarstwa, rzeźby, różnych innych obiektów, papieru i tak dalej. W związku z tym te wystawy przybierają bardzo oryginalne i swoiste oblicze. Nie ukrywam, że sam zawsze jestem ciekaw, jak ostatecznie tą wystawę zechce przedstawić, zaprezentować bohater właśnie tego wernisażu. W tym wypadku tym takim głównym bohaterem, chociaż tutaj chyba właściwie takie rozróżnienie jest niewłaściwe, ale może powiem od tej strony, że członkiem naszego stowarzyszenia i jednocześnie konserwatorem jest pani Aleksandra Sobczyk i ona też postanowiła zaprosić, jako konserwator malarstwa, postanowiła zaprosić do swojej wystawy malarkę panią Tatianę Borisowną Majewską, jeżeli prawidłowo. Bardzo to zestawienie, jak myślę, już Państwo oglądając tutaj zauważyli, jest niezwykle ciekawe, płodne i fascynujące. Ale zanim powiem kilka słów odnośnie przede wszystkim malarstwa, bo to jest, jak, to jest ta przestrzeń, w której jako malarz się poruszam najswobodniej, z konserwacją. No jako malarz to chwała Bogu mam mało na razie do czynienia, ale generalnie oczywiście niezwykle szanuję, przyglądam się, staram się czytać, żeby również mieć świadomość, jak dzisiaj wyglądają techniki konserwowania malarstwa. Jako malarz wydaje mi się, że ta wiedza przyda się może każdemu. Ale chciałbym zaprosić prezesa, szefową właściwie naszej konserwatorskiej braci zrzeszonej w Związku Polskich Artystów Plastyków, panią Ewę, poprosić o to, żeby nam przybliżyła bohaterki dzisiejszej wystawy. Proszę. Witam serdecznie wszystkich Państwa w imieniu Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki, a także i w imieniu osób zaprzyjaźnionych z tą sekcją. Chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić nasze koleżanki, artystki, panią Olę, panią Tatianę. A w pierwszych słowach właściwie chciałabym najpierw podziękować panu prezesowi za umożliwienie tego spotkania i udostępnienie tej sali. To już po raz szósty. Proszę Państwa, ja bym chciała zwrócić uwagę na taką interdyscyplinarność ochrony dóbr kultury, konserwacji zabytków, którą na pewno widzicie Państwo, zauważycie Państwo podczas dzisiejszej wystawy. Połączenie różnych dziedzin nauki i sztuki w służbie właśnie konserwacji zabytków. Obie panie działają od kilku lat jako team i myślę, że ten team absolutnie się sprawdza we wszystkim, i w pracach artystycznych, i w pracach tych takich odtwórczych. Chciałabym zwrócić uwagę również na to, że umiejętności artystyczne, poczucie, wyczucie estetyki, znajomość technologii konserwatorskiej, a również warsztatu malarskiego, to dziedziny, które mają znaczący wpływ na służbę w konserwacji. Tak to trzeba nazwać, to jest służba w konserwacji dzieł sztuki. Ja myślę, że nie będę tutaj opowiadała zbytnio i o konserwacji, i o malarstwie naszych bohaterek, a jedynie oddam głos, bo na pewno zrobią to lepiej niż ja. A chciałabym, żeby wyjaśniły właśnie tytuł, tak? Spotkania, przebudzenie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam wszystkich swoich przyjaciół. Strasznie wam dziękuję, że jesteście. I chciałabym zacząć od tego, że długo się zastanawiałam, jak można pokazać konserwację w czasie wystawy. Wyszło mi na to, że 2 lat spędzonych w kościele przy zimnej ścianie
Z tysiącem zdjęć dokumentacji nie da się pokazać na wystawie. To jest niepokazywalne. W związku z powyższym postanowiłam Państwa po prostu zaprosić do obiektu w Złotym Potoku pod Częstochową. Jest to taki kościół, w którym nasz zespół prowadził przez 2 lata pracy w kaplicy Matki Bożej. I na tych kilku zdjęciach, które tutaj wiszą, chciałabym pokazać tylko taki największy z możliwych skrótów, czyli przed, po. Bo każda inna forma w moim odczuciu pokazywania Państwu etapów czyszczenia, metod klejenia. Tak naprawdę interesuje to tylko wykonawców, a nie ludzi, którzy przychodzą na wystawę. Oczywiście z przyjemnością pokażę dzisiaj też kilka więcej zdjęć, bo to, co mamy tutaj, to jest tylko niewielki wycinek z tego całego obiektu. I mam nadzieję, że te kilka zdjęć plus ten mały pokaz slajdów da wystarczająco dużo informacji na temat tego miejsca, na tyle dużo, żeby zechcieć tam pojechać, zobaczyć go, jak on naprawdę wygląda. A tytuł wystawy spotkania. Każda praca konserwatorska, zwłaszcza tak duża jak ta, bo to ponad 200 metrów ściany, to jest zespół, to są ludzie. Tego nie robi się samodzielnie, to zawsze jest kilka osób, a im więcej, kilka osób na wyjeździe, czasem mieszkających ze sobą w jednym pokoju, więc siłą rzeczy się musimy zaprzyjaźnić, bo inaczej się pozabijamy. Nie ma innej możliwości. Na dodatek, najlepszy zespół konserwatorski to taki, w którym każdy wie, w czym jest dobry, ma jakieś swoją pasję, swoją żółkę i jest tego zespołu uzupełnieniem jedynie słusznym. To Diana jest mistrzynią pędzla i stąd moje zaproszenie, stwierdziłam, że będzie fajnie po prostu pokazać nie tyle naszą pracę, co pasję Tatiany, jej malarstwo. Myślę, że jest to oglądać, prawda? Ja powiem troszkę więcej na temat samego obiektu w trakcie prezentacji. To będzie króciutko, 5-10 minut, wiemy, wszyscy są zmęczeni, jest wieczór, w ogóle jeszcze brata. Dziękuję za to, że wiszą planszę, za całą pomoc. Bardzo. Pani, powiedz mi wreszcie o obrazkach. Ja po pierwsze chcę podziękować wszystkim, że przyszliście na wydarzenie, to się stało. Chcę podziękować też kierownictwu galerii, że udostępnili to piękne miejsce w tym pięknym mieście, na tej pięknej ulicy. No, co znaczy przebudzenie? No, przebudzenie to jest właściwie, jak budzimy się rany od snu, to nie wiemy, czy to już jest oczywiste, czy to jeszcze jest piękny sen, czy to jest realność, czy to jest fantazja. No, w moich obrazach na granicy między realnym światem, światem fantazji. Pokazuje piękne, na wszelkie czasy artyści pokazywali piękne, piękne kobiety. No to przebudzenie dziewczyny właściwie do kobiecości. Delikatne dziewczynka, która marzy o czymś, śni. No i to chciałam pokazać w swoich obrazach. A czy się udało, to proszę Wam sądzić. Ja może jeszcze tylko tradycyjnie dwa słowa od siebie na temat malarstwa, które prezentujemy tutaj w galerii. Tak jak zresztą autorka sama przed chwilą wspomniała, że tytuł właśnie odnosi się zasadniczo do właściwie do tej idei, która się przewija przez wszystkie te obrazy, czyli przebudzenia, a w tej perspektywie warsztatowo-wyrazowej odniesionej jakby do tej do tego styku rzeczywistości z nierealnością, z abstrakcją. Rzeczywiście tego typu malarstwo, czyli to, które za swoją zasadniczą ambicję wyrazową uznaje właśnie
wykazanie złożoności albo styku tych dwóch światów, świata realnego ze światem abstrakcji, jest dziś właściwie sporo. Zwłaszcza w kontekście swoistego odrodzenia malarstwa przedstawiającego, możemy właściwie, obserwując twórczość artystów europejskich, światowych, bo też tutaj trzeba wziąć pod uwagę i artystów amerykańskich, ale też japońskich na przykład, czy chińskich, bardzo wielu z nich właśnie kieruje się w tę stronę, żeby jakby mocno zderzyć te dwie rzeczywistości, w oparciu właśnie o pewien motyw realistyczny przechodzić do rzeczywistości abstrakcyjnej. Oczywiście to jest ta zasadnicza idea, ale w jej ramach artyści w bardzo różnorodny sposób odsłaniają nam ten styk. I myślę, że pani Tatiana też odnalazła jakiś swój osobisty sposób docierania do tej przestrzeni. Bardzo niewątpliwie ważnym elementem, który pozwala wprowadzać ten moment styku realności z nierealnością, jest tutaj nie tylko gest malarski, który właściwie ewokuje wszystkie te wartości abstrakcyjne, ale światło, które poprzez bardzo silne swoje oddziaływanie ingeruje w formę, pozwalając artystce tę formę dekonstruować, nieco rozbijać i wprowadzać właśnie w taką przestrzeń abstrakcyjną, zachowując jednocześnie rzeczywiście jakąś substancjalną tożsamość. I w tym sensie ten sposób, który tutaj mam zaprezentowany, na pewno jest ciekawy, a przede wszystkim wydaje się, że to, co w nim jest bardzo wartościowe, to niezwykle sprawne i świadome poruszanie się rzeczywiście w obszarze warsztatowym. I to, co zresztą tutaj pani Aleksandra podkreślała, nazywając panią Tatianę mistrzynią, rzeczywiście da się dostrzec w tych pracach. I proszę zwrócić uwagę na sposób malowania, bo ta idea zasadnicza, ona jest rzeczywiście, przewija się przez wszystkie te prace, ale jednak sposób wykonania niektórych fragmentów, elementów się różni. I nie wszystkie obrazy w ten sam sposób są prezentowane. Ten obraz zupełnie inaczej jest, proszę zwrócić uwagę na to, kryty i ten. Tutaj bardzo ciekawie takimi półlaserunkami właściwie jest budowana cała forma, gdy tymczasem tutaj bardziej przecierkami i kolorem kryjącym, ale właśnie w sposób bardzo wirtuozowski potraktowany. Dlatego właśnie na to chciałbym Państwa uczulić, żeby sobie posmakować to mistrzostwo techniczne, które reprezentuje pani Tatiana i które rzeczywiście ujawnia się w tych pracach. Ciekawy sposób wykorzystywania tych stref abstrakcyjnych, gdzie wcześniej podkładane są impasta, które po wyschnięciu są przekryte kolorem, pozostawiając takie dodatkowe elementy fakturalne, bardzo dynamiczne. Widać, że w związku z tym, że praca jest bardzo przepracowana intelektualnie, że autorka do swojego malowania podchodzi tyleż emocjonalnie, co przede wszystkim bardzo świadomie. I to też widać w tych pracach, a dodatkowo bardzo wydaje mi się uroczym i ciekawym ten obraz, zwłaszcza odniesiony do Boscha, bo tutaj dodatkowo pojawia się jeszcze element emulacji, czyli odniesienia do mistrzów dawnych, odniesienia właśnie bardzo ciekawego i tutaj widać z jaką lekkością i swobodą pani Tatiana rzeczywiście te motywy Boscha wprowadza w swój obraz. Zwłaszcza to jest tutaj też istotne, bo dzisiaj bardzo mało malarzy potrafi malować warstwami cienkimi, laserunkowymi. W związku z tym często te wszystkie kopie czy odniesienia na przykład do Boscha są bardzo ciężkie, bo substancjalnie krytą substancją farby malowane są bardzo ciężkie, nieprzyjemne w oglądaniu.
Każdy, kto zna Boscha, wie, jakie to jest wspaniałe i niezwykłe doświadczenie, kiedy widzi się oryginał, jak właśnie on jest perfekcyjnie warsztatowo wykonany. I właśnie tutaj pani Tatiana niewątpliwie właśnie pokazuje, jak właśnie powinno się te typ malarstwa realizować. Bardzo cienkimi warstwami od samego początku do końca. Przez to mamy piękną gamę chromatyczną, zresztą ładnie dobudowaną z tym aktem. Także kończąc, chciałbym właśnie przede wszystkim Państwa uczulić na to, żeby pomijając ten pierwszy efekt, który wydaje się wszędzie jakby zbliżony, jednak wchodzić w tę przestrzeń warsztatowo-wyrazową, bo ona jest bardzo różna w tych pracach, pokazująca ogromne możliwości i wielkie, szerokie spektrum umiejętności warsztatowych autorki. To tyle z mojej strony. Pani Aleksandro, proszę jeszcze. Dobrze, to może jeszcze szybciutko zaproszę Państwa na taką krótką prezentację, ale muszę się dostać tam.